Siema, tu Mawkar z tej strony. Dzisiaj się muszę trochę pośpieszyć, bo zaraz zamykają mój parking do nagrywania i wam za dużo nie opowiem, ale jest 3-litrowe Audi w quattro w manualu, w bardzo fajnym wyposażeniu, ale o tym może później, bo szybko opowiem wyposażenie zewnętrzne. Jak widzicie, Alus 17, Alus taki występował na A5 Sportback najczęściej lub A5 Coupé. Co tam jeszcze? Automat dopinany, hak, przyciemniane szyby, czujniki parkowania przód, tył, dopinany hak, ale to zdjęcie tylko zdjąłem, bo po prostu szpedził auto. A tutaj też była jeszcze na szybie nalepka Harley Davidson, więc wydaje mi się, że właściciel używał tego haka przede wszystkim do ciągnięcia przyczepy z motocyklami. Czy coś jeszcze? Czujnik światła, czujnik zmierzchu. Nie wiem, czy o Bixenonie wspominałem. I coś jeszcze? Chyba to wszystko. A nie, jeszcze ma ten takie ostrzeganie o kolizji w lusterkach. Spójrzcie sobie tutaj. O, chyba to będzie widać, a jak nie, to później na zdjęciach. Auto oczywiście jest w sportowych fotelach czarnych, takich a la S-Line, dobrze się prezentujących. Auto jeździ naprawdę przyjemnie, ma pełną moc. Jeżeli ktoś był zainteresowany, mam jeszcze koła 18 w kolorze wiśniowym. Zostało mi z jakiegoś innego P8. Więc tyle, resztę zdjęć i informacji opowiem wewnątrz pojazdu. No to dobra, wracamy do wnętrza pojazdu. Tam jak nagrywałem auto na zewnątrz, to nie powiedziałem wam, auto jednak nie ma z przodu czujników parkowania, ale za to ma bardzo fajną sprawę. Elektrycznie otwieraną tylnią klapę, jak tutaj widzicie, jest od niej przycisk, otwiera się ona również z kluczyka. Fajny bajer, jak się zwłaszcza niesie zakupy sam mam w prywatnym aucie. Bardzo wygodna sprawa. I z tych zewnętrznych dopowiedziałem wam tutaj o szklanym dachu. Dach jest szklany, więc to też dla niektórych bardzo fajna sprawa. Ale zacznijmy od lewej strony. Jak widzicie, cztery elektryczne szyby, lusterka, przyciski do centralnego zamka, obsługa świateł, świata z automatem, tutaj są chromowane ramki, to określałem, to też jest takie dodatkowe wyposażenie, chyba ekskluzyw, ale dokładnie nie pamiętam. Kierownica, jak widzicie, pikowana skóra, dobrze utrzymana, też z przyciskami do obsługi radia. Tutaj, jak widzicie, mamy tempomat, tutaj mamy obsługę wycieraczek. Tutaj sobie spójrzcie na licznik, przebieg 256 tysięcy. To jak widzicie, jest nawigacja. Jest ten wyświetlacz troszeczkę większy, MMI3. Fajna sprawa, naprawdę dobrze to się komponuje. No i dość bardzo niespotykana rzecz, czyli Individual Audi Drive Select. Możemy tutaj sobie zmieniać ustawienia, tak samo w komputerze. Pierwszy raz w sumie spotykam się z B8, żeby to miała. Jak widzicie, jest również dwustrefowa klimatyzacja, czy jak to tam zwie Audi, trzystrefowa, bo też mamy z tyłu nawiewy na tylnie siedzenia, możemy tam zmienić temperaturę sobie, jak komu jest tam wygodniej na tyle. Podgrzewane również fotele i lusterka, tak wspominałem wcześniej, widzicie, tu macie ten czujnik od trzymania pasa ruchu, znaczy bardziej może nie trzymania ruchu, tylko ostrzegania, czy coś jest na drugim pasie. Są też głośniki, bardzo dobre nagłośnienie Bang i Olufsen. Bardzo je lubię. Jak widzicie, również jest lusterko z fotochromem. Samoczynnie się ściemnia przy... Gdy ktoś nam świeci światłami. Jak widzicie, sufit jest czarny. Tak jak powinien być. Fotele najfajniejsze w tym aucie. Sportowa skóra. Są też również regulowane elektrycznie. Ładnie utrzymane. Spójrzcie sobie u mnie. Też jest cały nieprzetarty. Cóż jeszcze? Chyba z wyposażenia to by było na tyle. Jak widzicie, jest też jeszcze Bluetooth do radia, panel środkowy. Tu jeszcze wam pokażę książkę, może ostatni wpis był przy 158, ale daty ktoś nie wpisał, ale mamy TIF do 2023 roku, więc był robiony w listopadzie. Jak widzicie, auto przeszło go bez problemu. Czy coś jeszcze dodać? Myślę, że to na razie na tyle. Jeżeli interesuje was takie auto, wejdźcie na moją stronę mawkarautomoto.pl lub też na Instagrama mawkarauta. A jeżeli akurat to auto nie, możecie zawsze zasubskrybować kanał, polajkować filmy. Na pewno będą się pojawiały na bieżąco nowe, fajne samochody.
U mnie pamiętajcie również, że do auta możecie sobie dokupić gwarancję lub otrzymać ją w cenie, wszystko zależy jak się dogadamy. Auto też mogę dla klienta zarejestrować i ewentualnie w niedużym koszcie dowieźć do miejsca zamieszkania lawetą, jeżeli ktoś sobie tak życzy. To by było na razie na tyle. Hej!